Avensis od ponad 10 lat jest obecny w Europie i także w Polsce. To samochód, który świetnie kojarzy się wszystkim tym, którzy jeżdżą Toyotami jako auto rodzinne, jako samochód klasy średniej, często limuzyna, także często wykorzystywany przez firmy flotowe, korporacyjne. W tej chwili debiutuje jego kolejna generacja. Tym razem Avensis jest tak samo komfortowy, tak samo niezawodny jak poprzednica, ale dokłada kilka dodatkowych elementów. Przede wszystkim inny design, będzie bardziej charakterystycznym autem. No i oczywiście nieco nam urósł, dostał całą gamę nowych silników, dostał nowy system zawieszenia. Ten samochód wyposażono w wiele elektronicznych urządzeń, które mają pomagać nam, kierowcom, bezpiecznie poruszać się nawet w sytuacjach krytycznych czy niebezpiecznych tym samochodem po drogach. Oczywiście te elementy zapożyczono z większej flagowej limuzyny Lexusa z modułu LS600 po to, żebyśmy mogli też, użytkując Avensisa, skorzystać z tego typu udogodnień i czuć się po prostu bezpieczniej. Także Avensis to na pewno nowy wymiar bezpieczeństwa, na pewno 7 poduszek powietrznych w standardzie, na pewno spryskiwacze reflektorów w standardzie. To jest taki mały detal, ale on pokazuje, że dbamy także o to, żeby oświetlenie drogi było cały czas prawidłowe, nawet w trakcie jesieni brudnej czy zimy brudnej, wtedy kiedy te reflektory bardzo szybko ulegają zabrudzeniu. Avensis to także nowa gama silników. Korzystając z filozofii Toyota Optimal Drive, zafundowaliśmy temu pojazdowi i benzynowe, i silniki diesla w zupełnie nowych specyfikacjach. To są jednostki przygotowywane w tej chwili tak, żeby były z jednej strony oszczędne i ekologiczne, z drugiej strony dawały nam poczucie dynamiki, dawały nam odpowiednią moc, odpowiednio wysoki moment obrotowy. W związku z czym mamy tutaj pewną kombinację nowoczesnych silników z serii Toyota Optimal Drive, a z drugiej strony nowoczesnych skrzyń biegów. Wszystkie manualne skrzynie to w tej chwili sześciobiegowe urządzenia. Wszystkie automaty i do benzyn, i do silników diesla skonstruowane od nowa. Co ważne, w gamie silników diesla mamy do dyspozycji wreszcie skrzynię automatyczną z możliwością sterowania ręcznego łopatkami na kierownicy w trybie sekwencyjnym. I ta skrzynia współpracuje ze 150-konnym 2,20-litrowym dieslem, który akurat do Avensisa doczekał się rozszerzenia. Do tej pory był to tylko klasyczny diesel, teraz mamy diesla o mocy 150 koni, tego znanego z wcześniejszych wersji, ale doszedł jeszcze tak zwany DCAT, którego zestopniowano właśnie z automatyczną skrzynią biegów i to jest pewien ukłon w stronę technologii i w stronę przede wszystkim dbania o emisję. Jeździłem samochodem z nadwoziem kombi, z silnikiem 2,2 diesel i skrzynią automatyczną. Samochód spisywał się bardzo dobrze. Wydaje mi się, że jednym z dużych plusów tego auta, szczególnie na polskie drogi, jest dość zharmonizowane zawieszenie, to znaczy dobrze łączące względy komfortu i względy prowadzenia, bo auto na górskich drogach dzisiaj było mokro, padał deszcz, na górskich drogach bardzo ładnie się prowadzi, nie ma żadnych problemów z utrzymaniem go na zamierzonym torze jazdy, a jednocześnie nie jest to samochód taki jak niektóre auta europejskie, szczególnie auta niemieckie, nie jest to samochód twardy, nie jest to samochód niekomfortowy, co na polskich drogach, jak wiemy, ma znaczenie. Oczywiście tutaj jest we Włoszech ciężko powiedzieć, jak on by się prowadził na drogach z koleinami, ale dziury w drogach, które tu jednak są, znosił zdecydowanie dobrze. Silnik 2,2 jest słyszalny, to ważne, ponieważ inne wersje samochodu są, zdaniem kolegów, którzy tutaj jeździli, wyciszone bardzo dobrze. Więc silnik 2,2 diesel słychać w samochodzie, ale słychać nie męcząco, jest to taki dosyć miły, niski dźwięk. Porusza samochodem bardzo sprawnie, nawet w wersji ze skrzynią automatyczną, niekoniecznie nawet, ale w każdym bądź razie w wersji ze skrzynią automatyczną bardzo dobrze się spisywał. Zresztą ten automat bardzo sprawnie przełącza biegi, ta przerwa w transmisji jest praktycznie nieodczuwalna. Jeździło się tym naprawdę bardzo dobrze, bardzo sprawnie. Jeżeli chodzi o wykonanie, to w stosunku do poprzedniego modelu jest to niewątpliwie duży postęp. To znaczy, wydaje mi się, że Toyota tutaj jakby troszeczkę wzięła przykład ze swojej drugiej marki, z Lexusa.
Te wnętrze mi się wydaje takie dosyć leksusowate, zarówno pod względem doboru materiałów, jak i wykonania. Może aż tak dobre te materiały nie są, ale wykonanie jest rzeczywiście perfekcyjne i generalnie jest to samochód w swoim wystroju, przynajmniej w tej wyższej wersji wyposażeniowej, którym jeździłem, bardziej aspirujący do klasy D Premium niż do tego, powiedzmy, zwykłego użytkowego segmentu D. Także co do wykonania nie ma wątpliwości, to są wyraźne aspiracje Toyoty do segmentu Premium. W Polsce Avensis będzie występował w czterech wersjach wyposażenia: Luna, Sol, Sol Plus i Prestige. Ja polecam wersję Sol z silnikiem 1.8. To jest silnik z serii Toyota Optimal Drive, który posiada moc 147 aż koni mechanicznych, w związku z czym jest wystarczająco mocny, żeby ten samochód mógł dynamicznie jeździć, a auto w wyposażeniu Sol przy cenie nieznacznie przekraczającej 80 tysięcy złotych, to myślę, że jest to godna i ciekawa propozycja jako propozycja wejściowa na rynek polski, po to, żeby zachęcić przyszłych i obecnych klientów Toyoty do przesiadania się ze starszej generacji Avensisa do tej najnowszej. Samochody za moment dosłownie wjeżdżają do salonów. Mamy nadzieję, że w połowie stycznia auta zadebiutują w salonach w sieci Toyoty w całej Polsce. Oczywiście zamówienia można składać już teraz, ale my będziemy mogli dopiero pokazać naszym klientom ten samochód w polskich salonach mniej więcej w połowie stycznia.